Przeniesiecie się w czasie do początków Układu Słonecznego. O! Godzina zero! Dzisiaj jesteśmy w planetarium we Władysławowie. Koło mnie pan Piotr. Panie Piotrze, skąd ten pomysł? Pomysł zrodził się troszeczkę z własnych doświadczeń, troszeczkę z własnych zainteresowań. Z czasem zostały rozwinięte właśnie w taką formę planetarium. Cała konstrukcja jest dosyć skomplikowana. Wbrew pozorom wygląda to na zwykły namiot, a składa się w sumie z trzech części. Z jednej strony są to nadmuchiwana z zewnątrz, a w środku jest uzyskiwane podciśnienie, które nam układa odpowiednio ekran. Jakie filmy można tutaj u pana obejrzeć? Generalnie większość filmów jest zakotwiona niejako w kosmosie, ale w różnym stopniu. Od filmów dla najmłodszych, gdzie są to bajki opowiadające powiedzmy o historii stworzenia Ziemi czy zagadnieniu zorzy polarnej, po filmy przyrodnicze, takie jak historia Karola Darwina. Przeczytałem na plakacie, że seans trwa około 45 minut i są dwa filmy w tym seansie, tak? Dwa lub nawet trzy. To znaczy seans składa się z trzech części w zasadzie. Trudno to nazwać filmami. Pierwszą zazwyczaj jest krótka animacja, którą wcześniej przygotowałem na tematy astronomiczne, już ściśle astronomiczne, niezależnie od proponowanego filmu. Później mamy film zasadniczy, czyli właśnie tą historię, która nas czegoś uczy, a na końcu zazwyczaj jest to krótka wycieczka na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W zeszłym roku planetarium było w Chłapowie, w tym roku jest we Władysławowie. Myślę, że taka lokalizacja będzie bardziej dogodna dla naszych klientów. Właściwie z każdego miejsca we Władysławowie maksymalnie 500 metrów i znajdują się Państwo już u nas na miejscu. Okej, to na koniec tylko proszę powiedzieć, od kiedy do kiedy jesteście tutaj obecni? Przez całe wakacje, każdego dnia seanse zaczynają się o godzinie 11, ostatni zaczyna się o 21. Planetarium to bardzo fajna alternatywa, jeżeli mamy gorszy dzień, nie mamy tego słońca tyle, co byśmy chcieli, bądź nawet pada deszcz. Każdy znajdzie coś dla siebie, słuchajcie, są jakieś bajki, są filmy edukacyjne, no niemniej jednak, jak już żeśmy słyszeli, ten cały cykl tych filmów, który trwa 45 minut, zawiera zarówno i takie filmy edukacyjne i też jakieś takie filmy troszeczkę bardziej rozrywkowe, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o ceny, no to ceny są zróżnicowane, wiadomo, młodzież, dzieci mają taniej od 16 do 25 zł. Jeżeli chodzi o bilety grupowe, rodzinne, to do 5 osób śmiało za 65 zł możemy skorzystać z tej atrakcji. Moim zdaniem bardzo ciekawa alternatywa na deszczowy dzień. Trzymajcie się, cześć!